Inauguracyjna przegrana z Gwardią Koszalin to już przeszłość. Torunianie przeanalizowali swoje błędy i teraz myślą już tylko o sobotnim pojedynku na stadionie miejskim. Sztab szkoleniowy żółto-niebieskich od kilku dni rozpracowywał grę w Dyświecie, która teraz nie powinna już mieć żadnych tajemnic. Jest to zespół bardzo agresywnie grający, przynajmniej u siebie grał, nie wiem jak zagrają z nami. Natomiast zespół, który ma bardzo dobre stałe fragmenty, strzelił dwie bramki porożnych, ale też stracił dwie bramki po rzutach karnych. Największym pechowcem pojedynku z Gwardią Koszalin okazał się Krystian Tomaszewski, który w drugiej połowie spotkania doznał kontuzji ręki i jego występ w sobotnim meczu z Wdą Świecie jest wykluczony. Niefortunnie tak upadłem, że akurat została złamana ręka. No miała być już zmiana, ale tam poprosiłem trenera, że no jednak, że dam radę i dokończę ten mecz. Tyle, że w nocy już pojechałem do szpitala i okazało się właśnie, że ta ręka jest złamana. Na szczęście są jednak także dobre informacje. Ta najważniejsza to powrót do zdrowia Aleksandra Tomaszewskiego. Były piłkarz Polonii Warszawa z powodu choroby nie zagrał z Gwardią Koszalin, ale teraz po problemach zdrowotnych nie ma już śladu. Chciałem wystąpić w tym pierwszym meczu, pomóc zespołowi, nie udało się. Teraz już jesteśmy skupieni na kolejnym meczu i tylko jedziemy, walczymy o 3 punkty. Po nieudanej inauguracji rundy wiosennej piłkarze Elany mieli do siebie wiele pretensji. Sobotni pojedynek z Gwardią Koszalin ma być dla żółto-niebieskich nowym otwarciem. Od pierwszej minuty pokażemy na własnym boisku, kto jest po prostu faworytem i kto musi wygrać ten mecz, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy zeszli z tego meczu nie zdobywając 3 punktów. Pozostaje tylko jedna niewiadoma. Mowa o pytaniu, na którego bramkarza postawi w sobotę o godzinie 13 na stadionie miejskim sztab szkoleniowy Elany. Kto w sobotę stanie między słupkami żółto-niebieskich? Pomidor.